Jak na przykład jeździcie na spotkania autorskie, to jakie pytania najczęściej do ciebie kierują ludzie? Ojej, to jest tak, że my tak naprawdę zaczynamy opowiadanie od samego początku, skąd powstał pomysł w ogóle na napisanie tej książki, bo to był pomysł Magdy, autorki, a potem jakoś tak idzie chyba wszystko spontanicznie, więc nie ma jakiegoś jednego pytania, chociaż zazwyczaj, ale to było tak w wywiadach, które miałam wcześniej, zazwyczaj wszyscy się zastanawiali, czy się spodziewałam, że po jednej reklamie tak się u mnie potoczy, więc to chyba jest najczęstsze pytanie, ale na ostatnim spotkaniu nie było tego pytania, więc to tak jakoś wszystko idzie naturalnie, spontanicznie i rozmawiamy po prostu o przeróżnych rzeczach. W studiach na przykład, najbardziej tak naprawdę chyba interesujące dla ludzi są studia szkoły teatralnej i na przykład Fuksówka, te tematy, więc szkoła teatralna od kulis to było dla ludzi interesujące i o tym rozmawiałyśmy. Ale to jest też tak naprawdę opisane w książce, więc no zapraszam do zakupu. To ja jeszcze sobie pozwolę zadać pytanie dotyczące właśnie reklamy, bo jak wspomniałaś, ludzi też to interesuje. No właśnie, bo teraz cię w niej nie widujemy. Właściwie dlaczego? Reklamę w Ośpu nagrałam. A teraz jest chyba, ja nie wiem, wiesz co, bo marka, znaczy firma Play tak naprawdę, ja nie mogę się za nich wypowiadać, ale to nie jest tak, że mnie nie ma, bo byłam w reklamie w Ośpu, ale nie wiem, jakie oni mają plany dalej, wiesz, bo no, minęło 10 lat, odkąd kręcimy naszą i wiem, że tam mają burzę mózgów tak ogólnie.